Cześć. I przyszedł czas na drugi szczyt z korony gór Polski. Tym razem wybraliśmy Skrzyczne w Beskidzie Śląskim. Jest to oczywiście tam najwyższy szczyt, bo 1257 metrów. Jest 6 luty, zima dopisuje, chociaż na dole w Szczyrku bardziej lód niż śnieg, ale wyżej już było fajnie biało. Także dajcie nam lajka, włączcie subskrypcję, jak jeszcze nie macie, napiszcie jakiś fajny komentarz i zapraszam na film. Coś, to ten parking kosztuje 5 zł za godzinę. Zapraszam do oglądania, lajkowania i subskrybowania kanału. Znakowani, szlak skręca, nawet wykrzyknik dali. Trzeba skręcić tu, w lewo. Nie lepi. To jest lód pod śniegiem. Dobre? Wygląda ok. Nagrywasz mnie? Nie pozwalam na udostępnianie tego filmu. Ale jak to? To się to wypipcza. No i tu tak się stało, że musiałem Marka trochę tak wypipczeć. Jak widać, od razu lepiej, chociaż lód pod śniegiem i nogi nie kalżą. O, też jest. Trzeba skręcić gdzie tam. No tu.
teraz tu trzeba iść wzdłuż stoku narciarskiego. Daleko szczytów. A teraz do schroniska. Ciekawe, czy cała seria nas tak będzie czekać. Nie no, w lato chyba nie. Następny szczyt. Może śnieżnik? Śnieżnik? Nic, nie to zima, to kurde wypadałoby zrobić śnieżnik. Nie. Albo śnieżka. Albo śnieżka. Z morsowaniem. Z morsowaniem, tak. Teraz na małym skrzycznym. Tam będziemy schodzić. Już fajnie sypie. Wybieramy żółty szlak. Tu wyciągi nie działają, to każdy sobie pierwszy musi piechty wyryć na kimpa, żeby zjechać.
na dole przy głównej drodze. Tędy, panie, tędy. Tam? Całe 4 km. Szliśmy ze Szczyrku zielonym szlakiem przez Becyrek, który tam się łączy z czerwonym szlakiem, potem z niebieskim. A ze szczytu ruszyliśmy dalej w kierunku Małego Skrzycznego i stąd schodziliśmy już żółtym szlakiem w dół. To się schodzi praktycznie cały czas po stoku narciarskim. Niezbyt dobrze się idzie, jak ktoś nie ma nart. I po tym jeszcze trzeba było kawałek przejść do centrum Szczyrku, kaj auto mi mieli zostawione. No i jak widać, zaś widoków nie było. Chyba nie mamy szczęścia do słońca. Ale i tak było fajnie. Może następnym razem będą jakieś piękne, super widoki. Ale jeszcze nie wiemy, kaj pójdziemy. Musimy wybrać jakiś konkretny następny szczyt. Może coś zaproponujecie, jaki szczyt numer 3 z Korony Gór Polskich wybrać? I no nie rysy, bo to akurat mamy na sierpień zaplanowane. Także dziękuję za oglądanie, jak ktoś w ogóle wytrzymał i zapraszam na następne filmy. Nara!